No i jest 12. Odkopałem się z Meli. Teraz jadę. Gdzie? Gdzie jadę? Ale Alfonsinho. Kurczę, z tymi włosami to można byłoby coś zrobić. Natomiast zawsze przed live'em herbatka. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zmęczony. Jutro będę odpoczywał, natomiast mam też jeszcze kilka obowiązków, które muszę wykonać. Radość na twarzy wyraża więcej niż 1000 słów. Dziś jest ten ostatni dzień. Ostatni dzień sprzedaży zaawansowany.pl. Ty oglądasz tego vloga już w momencie, kiedy sprzedaż się skończyła. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, bo to było trudne 9 miesięcy. Z moimi przerwami, ale nadal trudne. Koordynowanie tego wszystkiego, nagrywanie. Natomiast efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. To jest rekord wszystkiego. Rekord liczby dołączonych. Rekord userów, rekord finansowy, rekord pozytywnego odbioru, ale i sam kurs jest rekordowy, bo to najwięcej lekcji, najaktualniejszy kurs, quizy, zadania, pełne moje wsparcie. Podobno cena zbyt niska. Poprawię się. Oczywiście jest to sprzedaż premierowa, właśnie dzisiaj dobiega końca. Z racji tego, że jest to sprzedaż premierowa, zawsze mam taką politykę, że przy sprzedaży premierowej cena jest najniższa i już nigdy nie jest taka. Obecnie wynosi 247 zł. Już w czwartek, czyli najpewniej w momencie, kiedy oglądasz to wideo, będzie wynosiła 347. Sprzedaż jest zamknięta dla użytkowników z zewnątrz. Możesz w linku zaawansowany.pl się zapisać na listę oczekujących. Najbliższe okno sprzedażowe będzie miało miejsce wrzesień, październik, może listopad. Zobaczymy. Na jesień na pewno taki tur się odbędzie. Tymczasem ja siadam do maila, bo ostatnie 2 dni to nie robię nic innego, tylko maile piszę. A w zasadzie na nie odpisuję, ale to bardzo dobrze. To znaczy, że użytkownicy, że ty albo wy jesteście zainteresowani tym kursem, no i ja chętnie wam pomogę na te pytania odpowiedzieć, co zresztą usilnie robię od ostatnich 2 dni i dziś też, albo nawet 3. I dzisiaj też do tego siadam. Tymczasem lecimy. No i jest 12. Odkopałem się z Meli, teraz jadę. Gdzie? Gdzie jadę? Wiecie, co się zaczęło? Wracamy, jedziemy z kolejnym etapem. Teraz zobaczycie czego. Zobaczymy, co tam słychać. I jak to mówią, okopańskie konia tuczy. Ruszyliśmy z pięterkiem. Jak dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu płyta będzie już wylana. Będzie pierwsza okazja być w swoim biurze, które nie jest w żaden sposób wykończone, ale już jakoś wygląda. Jaram się. To jest ciekawe, bo wiecie, jakie jest najwspanialsze uczucie związane z pracą? Jak już człowiek włoży w to tak naprawdę mocno wiele i dużo wysiłku. Już jest ten moment, kiedy jest zbieranie owoców tego wysiłku. I ta przerwa pomiędzy tym, jak się już coś skończyło i naprawdę się odniosło w fajne rezultaty, które są zadowalające, jest taka ulga. To nie trwa długo. To jest zazwyczaj w moim przypadku kilka godzin, ale to jest po prostu warte każdej minuty wysiłku. Naprawdę. Pomyślałem, że w sumie tego vloga nieco przeciągnę. Po co? A już ci powiem po co. Chcę pokazać ci finał całej tej mojej akcji, która trwała tydzień, w zasadzie 9 miesięcy. Ogólnie, w dużym skrócie, jestem już zadowolony. I to bardzo. Trzeba zasłonić żaluzję, bo tutaj misiu będzie zaraz spał. Natomiast czeka mnie jeszcze webinar live, no i zaczynam przygotowania. Zawsze zaczynam przygotowania od okąpania się, od wzięcia prysznica w zasadzie. Po to, żeby być świeżym na live'a. Za chwilę odpiszę jeszcze na pozostałe maile. No i prężnie, że tak powiem, udam się do mojej pieczary, aby się rozstawić ze sprzętem i zrobić ostatniego live'a w tej akcji. Alfonsinho, kurczę, z tymi włosami to można byłoby coś zrobić. Natomiast zawsze przed live'em herbatka.
Kiedyś była jeszcze kawka, ale teraz chodzę wcześniej spać i o 20 się nie da. Herbatka, a wcześniej prysznic i za chwilę się odpalamy. Ja już sobie zrobiłem teściki, porobiłem, ja myślę, wszystko. Odpalamy lampę i jedziemy z tematem. Po live'ie, godzina 45, tu jeszcze widać z okna do streamu, jak się już kończy, za chwilę będę to wyłączał. Jak było? Tak było. O, muszę wyłączyć, bo jest czarny. No co wam powiem, ten vlog jest taki trochę szarpany, natomiast on tak sobie leci przez ten cały dzień i to jest taki dzień w życiu, zdarza się u mnie tylko raz. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Bo po pierwsze jestem zaraz po live, więc mam naprawdę kupę endorfin w sobie, jestem zadowolony, myślę całkiem fajnie ten live wyszedł, webinar na Facebooku, ludzie też pisali, chwalili kurs, obecnie już kursanci, powoli zamyka się sprzedaż, zostało 2 godziny 10 minut, więc tam teraz dzieją się cuda, ja nawet nie chcę odpalać maila, a pewnie komentarzy i pytań będzie milion. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zmęczony, jutro będę odpoczywał, natomiast mam też jeszcze kilka obowiązków, które muszę wykonać. No i co, przebieram się, wyłączam te lampy i siadam do maila. Siadam do maila. Także ciężka praca popłaca, jak to mówią. I pytanie, czy ciężka? Znaczy, znów, każda praca jest na swój sposób ciężka. Raczej bym powiedział, że ciężka i mądra. Ciężka i mądra to dobre moim zdaniem stwierdzenie. Idę zobaczyć, co tam słychać na mailu. Ta 3.20, całkiem późno. Kończę to wszystko powoli. Napiłbym się w ogóle jakiejś wody, bo nie mam. Skończyło mi się, zaschło. Teraz będzie chyba chwila przerwy. Zobaczymy. We vlogach pewnie luźniejsze tematy. Natomiast ja jestem w sumie z jednej strony wykończony, ale turbo szczęśliwy. Naprawdę przez cały vlog ja wiem, że to wałkuje. Natomiast efekty przychodzą, jak człowiek pracuje. Naprawdę, kurczę, przychodzą. Wiadomo, że człowiek się myli, może robić błędy, ale grunt to się nie poddawać. Grunt to robić. Mimo nawet całej tej sytuacji, miałem taki mocny kryzys przez tydzień, przez to, co się teraz dzieje na świecie. Zbyt dużo oglądałem jakieś wiadomości, czytałem newsów. Stwierdziłem, że nie, będę robił swoje. No i robiąc swoje, kurczę, jakoś się udało. Ja wiem, że znowu, to jest moja sytuacja i broń Boże, nie mówię, że wszyscy tak mogą i tak się da, bo jak ktoś, nie wiem, stracił pracę albo ma taki zawód, że no nie może nic robić żywcem. No to, no co ja poradzę, no nic nie poradzę, co ja mam powiedzieć, co trzeba, no nie wiem, co trzeba, nie? Ja mogę robić w sumie to, co mogę i tyle. Nie chcę ci mówić, jak masz żyć, jeżeli jesteś w takiej sytuacji. Mogę jedynie, nie wiem, zachęcić do szukania pozytywów w całej tej sytuacji. Nie wiem, może to ci pomoże. Ja się powoli będę zwijał, w sensie jeszcze tu posiedzę te 40 minut do końca sprzedaży, żeby to wszystko ładnie pozamykać, posprawdzać, podpisywać na ewentualnie ostatnie komentarze. Największy ogień za mną i już jest luźniej na mailu, dlatego mogę się tutaj z tobą pokomunikować. I wreszcie jutro odpocząć. Jeszcze muszę live'a obrobić i tak dalej, ale to już sobie zostawię na jutro, bo dziś chyba ledwo żyję. Dobra, to był Excellent Work Vlog, jeżeli podobało ci się to, co dla ciebie przygotowałem. Łapa w górę. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia. Trzymaj się, hej.